Dzień dobry, moje drogie panny. Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania siedmiodniowego. Kolejny film dla was przyszły wtorek. Kochani, kochane, bardzo się stęskniłam za wami, za kartami, za kanałem, także cieszę się, że jestem, że nagrywam. Wracamy jakby do normalnego trybu. Kochani, ale zanim wrócimy do normalnego trybu, czyli zanim przejdę do filmu tygodniowego, chciałabym was prosić o wsparcie dla pani Oli, która prowadzi Fundację Polityki Społecznej Prekursor. Fundacja ta jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Agendy Ministerstwa Zdrowia. Fundacja ta zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków i z uwagi na sytuację koronawirusową brakuje im środków. Brakuje im środków na opatrunki, na jedzenie, nie mówiąc już o maseczkach dla swoich podopiecznych. Tym samym więc, pierwszy raz odkąd istnieją, zdecydowali się na założenie zbiórki na rzecz swoich klientów i będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie link, który zostawiam w opisie filmu, do zbiórki i jeśli osoby, które mogą sobie na to pozwolić, wesprą działalność fundacji. A teraz już, kochani, przechodzimy do filmu. Moje drogie panny, zaczynamy. Cyku, myku. Za daleko z nimi pojechałam, co oznacza, że nie będę miała miejsca. Więc przepraszam, trochę wami poruszałam. Okej, okay. Zaczynamy. Kochani, wy sami. Głupiec. Nowe możliwości, ale też odwaga, optymizm, taka dziecięca energia tutaj. Nie do końca racjonalna, ale może jest czas wakacji, lata i może po prostu to jest dobry czas na to, żeby, jak to się mawia, czasem odpiąć wrotki. Więc głupiec może też oznaczać oczywiście jakieś nowe możliwości, które są wam prezentowane, tak? Wszechświat wam przysyła jakąś możliwość. Pytanie, czy z niej skorzystacie, bo w głupcu niewiele wiemy o tej możliwości, o tej szansie, o tym, co ma się wydarzyć. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, tak? Więc zaraz spróbujemy to doprecyzować. Dziewięć mieczy i 10 buław. No, powiem wam tak. Cokolwiek tutaj nowego jest przed wami, w co chcecie wskoczyć, zaryzykować, kończy to jakiś trudny moment w waszym życiu. Moment trudnych myśli, to moment obciążenia jakąś sytuacją i to jest jakby, moim zdaniem, jest to po prostu kompletnie odmienna energia. To jest tak jakby w czasie jednej nocy następuje jakaś ogromna zmiana, tak? Budzimy się rano i nagle po prostu, o co mnie tam? Nie będę się dłużej tym stresować, nie będę dłużej się tym martwić, to jest po prostu kompletnie niezależne ode mnie. Wskakuję w coś nowego albo po prostu zamierzam iść przez życie z optymizmem w tym tygodniu, nie martwić się tym więcej już. Więc moim zdaniem tutaj ma, szczególnie to jest skierowane do panien, które mają za sobą jakąś trudną sytuację, nieprzyjemną być może, taką, w której był jakiś stres, były jakieś takie, powiedzmy sobie, niezbyt przyjemne okoliczności, ale tak jak mówię, odzyskujecie tę radość tutaj w głupcu. Tak? Idźmy dalej zatem. A teraz mamy sprawy uczuć. Paś mieczy. Obserwator. Wy kogoś obserwujecie, ktoś was obserwuje. I ponieważ jest to paziowe, jeśli tutaj jest jakaś znajomość, która się zakończyła, no to mamy tu do czynienia z nową znajomością. Jakąś nową energią, która was, że tak powiem, do siebie przyciąga. No i wiecie, no cóż mogę więcej powiedzieć. Jakaś znajomość internetowa, bardzo wczesne stadium, raczej badania się i obserwowania. Ale też chciałam powiedzieć, że jeśli na przykład chodzi o osoby w relacjach, które są, to paś mieczy może oznaczać jakieś nowe pomysły, które macie wspólnie z partnerem na koło fortuny. No, na zmiany jakieś życiowe na przykład. Nie wiem.
zmiany czegoś w życiu, co jest dla Was ważne, może również związane z pieniędzmi. I to jest, i w Paziu Mieczy my zazwyczaj jakby ten nasz bystry, bardzo bystry, poszukiwawczy wręcz intelekt, on nas będzie prowadził do tego, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, jeśli są nam potrzebni, do tego, żeby zrealizować ten cel, tak? Zasoby, krótko mówiąc. Więc to jest taka energia. Ale przede wszystkim no jest to energia obserwowania. Ktoś Was obserwuje albo Wy kogoś obserwujecie. Po prostu. Dobrze, zobaczmy dalej. Finanse. 10 kielichów. No cóż mogę rzec. Szansa na pełne zadowolenie. Więc wywalczycie sobie coś. Tutaj ta zmiana jakby... jakiś taki układ związkowo-pracowy się tutaj rysuje dla części z Was. I jakaś taka możliwość przy tym. Ale tutaj też jakby bardzo mocno rysuje się taka energia, w której panny walczą o swoje, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Po prostu. Po prostu walczycie o swoje i to prowadzi do 10 kielichów, czyli do poczucia bezpieczeństwa. I zadowolenia. Tutaj tylko zwróciłabym uwagę na, wiecie, ja często mówię przy 5 mieczach, na dyplomację. Bo absolutnie trzeba walczyć o swoje, ale chodzi o to, żeby później nie mieć wyrzutów sumienia. Dobra, praca. 4 miecze. W pracy spokój, odpoczynek, albo poszukujecie głębszego sensu w tym, co robicie w swojej pracy. Praca, no nie wiem, no dobrze, w pracy dobrze. Przy tym jest arcykapłanka, kochani. Intuicja Wam też pozwoli, moim zdaniem, naprawić jakąś sytuację albo wyjść z jakiejś sytuacji w sposób absolutnie korzystny dla Was. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że obie te karty dla mnie to też są takie karty wglądu w siebie. Ja często powtarzam, że 4 miecze to jest mały eremita, bo w 4 mieczach my też szukamy głębszego sensu, szukamy nowych możliwości, wcielania pomysłów w życie bez wysiłku i tutaj intuicja Wam podpowie. A dlaczego mały eremita? No bo zazwyczaj w 4 mieczy to jest ten moment, kiedy my chcemy być sami, żeby o wszystkim pomyśleć. Okej? Okay? Trochę filozoficzne. Moi mili, dalej idąc. Rodzina, przyjaciele. 8 monet. Powiedziałam, prawda, że dla części z Was tutaj jakby jest taka sytuacja, gdzie się przewija jednak wątek miłosny, czy tam taki prywatny z zawodowym, że razem z partnerem możecie wpaść na jakiś pomysł, albo z bliską Wam osobą, ok? Z bliską Wam osobą. I tutaj na pozycji rodziny, przyjaciół pojawia się 8 monet, a 8 monet jest to karta pracy. Więc faktycznie, słuchajcie, słuchają mnie osoby, które myślały o tym, żeby z kimś zaprzyjaźnionym zrobić coś wspólnie zawodowo-pracowego, tak to nazwę, to karty to pokazały, więc wydaje mi się, że to jest chyba dobry moment i dobry pomysł. Jeśli chodzi w ogóle o rodzinę, przyjaciół, tutaj jest też 8 monet, karta pracy nad sobą, karta pracy nad sytuacją. Więc powiem tak, mamy tutaj 5 kielichów, te karty same mi wypadły, czyli jest jakaś sytuacja niezadowalająca, niesatysfakcjonująca, jakaś, powiedzmy sobie, jakaś strata albo jakaś taka nieprzyjemność, tak? I później mamy cesarzową jakby i później mamy gwiazdę. Czyli powiem tak, moje drogie panny, czegokolwiek to dotyczy, że mogłyście przez moment czuć jakąś stratę, jakiś żal, jakieś niezadowolenie, jeśli chodzi o Wasze środowisko rodzinne i przyjaciół, to nie traćcie tej możliwości, która cały czas tutaj stoi i czeka. Pracujcie nad tym, co macie w swoim otoczeniu, nad tym, co cały czas stoi i czeka na Was. Dlatego, że przy tym jest cesarzowa i gwiazda, czyli dwie piękne karty, które mówią o tym, że spełnisz swoje marzenie, decydując,
decydując bardzo odpowiedzialnie, decydując bardzo dojrzale, czego chcesz, czego nie chcesz, pracując nad tym. Więc cokolwiek się wydarzyło, jeśli chodzi niesatysfakcjonującego, jeśli chodzi o wasze środowisko rodzinno-przyjacielskie, na tym się raczej nie koncentrujcie. Nie koncentrujmy. Tutaj mamy dwa kielichy i to jest ta możliwość, która stoi cały czas i czeka na to, żeby ją podjąć i żeby się nią zająć, ok? I daje wam dużo radości i taką jakąś naprawę w ogóle też jakiejś sytuacji być może. No dobrze, ostrzeżenia. Królowa monet. Pamiętacie, na początku powiedziałam, żeby trochę stracić tę racjonalność na chwilę? No i ta królowa monet przecież jest wielką racjonalistką, tak? Jest to po prostu osoba, to jest energia osoby, która ma milion racjonalnych pomysłów. Takich akuratnych. To jest jako ostrzeżenie, słuchajcie. Więc trochę tej zabawy i dziecka w sobie może warto wpuścić w swoje życie, odnaleźć w sobie dziecko. Nie myśleć o konsekwencjach na chwilę, tak? Zaryzykować z czymś. A co miłego, niespodziewanego? Siedem monet. Jakiś pomysł, jakaś wizja, nad którą będziecie chciały pracować. Tak bym powiedziała. No, dla części z was wzmocnicie swoją cierpliwość i to będzie, dla was jakieś takie, powiedzmy sobie, nieoczekiwane. Część z was, tak jak mówię, dla mnie to jest jakiś pomysł, jakaś możliwość, którą będziecie sobie po prostu z wielką cierpliwością rozwijać i nad którą będziecie pracować. Ale zaraz doprecyzuję to 7 monet, bo 7 monet na pozycji co miłego, nieoczekiwanego jest średnio satysfakcjonujące, jak rozumiem, więc... Czekam, może karta sama się pokaże. No nie chcę. A z kielichów. Czekałyście długo, aż ktoś do was wróci, przeprosi was za coś, no to dla części z was to się tutaj rysuje. Jeśli wykazałyście się cierpliwością i czekałyście, aż ktoś powie przepraszam, wyciągnie rękę do zgody, partner, znajomy, kolega, koleżanka, wszystko jedno, no a z kielichów to chodzi o, powiedzmy sobie, te nasze romantyczne historie związane z uczuciami, no też jakby nie zawsze romantyczne, umówmy się jednak. No to ta cierpliwość wydaje mi się tutaj jakby wyjdzie wam na dobre, moje drogie panny. Ale też jest tak, jak powiedziałam, dla części z was jest jakiś plan, jakaś wizja rozwoju zawodowego, którą macie w sobie i nad którą będziecie chciały pracować, współpracować być może z kimś. Bardzo wam dziękuję, uważajcie na siebie. Zapraszam do linka, który zostawiam w opisie filmu. Link prowadzi do zbiórki fundacji. Jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia wkrótce.